Halo, cześć, witajcie! Tańczący Ryfek tutaj. Jak ja się witam? Czemu ja zapominam na tej serii akurat jak się witam? Nie wiem, 7 lat to tylko robię. Jezu, ostatnio wam się wyświetlają moje pierwsze filmy i mi to komentujecie i jak ja to oglądam, jakby mi ktoś po prostu z pistoletem stał przy głowie. Nagrywaj! Masakra. Nie da się tego oglądać po prostu. Tragedia, tragedia. Gramy dzisiaj Apokalipsę, Car Bomba. Czym to się różni? Nie mam od razu, jeżeli dobrze kojarzę, czasu na sprawdzenie sobie, co mam do wzięcia. Czas zwiedzania 0 sekund. Czas zbierania tyle samo, więc dobra, zaczynamy, a co jak tam będzie później, jaka różnica? Mam nadzieję, że sobie dam radę. Rozpoczynamy i od razu zgarniamy, co się trafi, bo mam tylko 60 sekund na to. Od razu muszę zgarniać wszystko, łącznie z moimi członkami rodziny. Tutaj, chodź tu, Timmy, chodźcie tu zupy, elegancko. Tutaj w miarę dużo zapasów jest i tu z chęcią bym się wrócił. Aczkolwiek tu jest dosyć daleko, aby rzeczywiście to zgarnąć. Dobra, chodź tutaj mi od razu, bo tylko czas będę tracił. Ile zapasów tu się trafiło? Akurat z zapasami powiem wam, że gituwa naprawdę tutaj jest. Weźmy sobie walizkę i karciochy. Nie mam pojęcia, gdzie jest Dolores, szczerze mówiąc, nawet jej nie zauważyłem tutaj. Dobra, tutaj jest Dolores, chodź tu jak na razie. Wszystkich chyba za każdym razem zgarnąłem, jeżeli się nie mylę. Ale to chyba dobrze, to znaczy, że kocham swoją rodzinę. Tak właśnie jest. Ja nazywam się Ted i witam w Jackass. Tak powinien być jakiś mod do tego, żeby tak się każde po prostu podejście w 60 seconds zaczynało. Jestem Ted Knoxville i właśnie wsadzę sobie tę parówkę w dupę. Przepraszam, musiałem. Dobra, zdążę jeszcze to zgarnąć. Powiem wam, tam jest poradnik mojego scouta i mapa. Żałuję, że tego poradnika nie zgarnąłem. Ale ogólnie to chyba całkiem nieźle mi poszło. Naprawdę, mega dużo tych rzeczy zgarnęliśmy. Tora, 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 osiągnięcie 106 na 1337. Co to jest za osiągnięcie w ogóle dziwne? Dzień pierwszy, już się boję, jak to będzie wyglądać. Nie no, powiem wam, że elegancko. 7 puszek zupy, 4 butelki wody. Tej wody moglibyśmy mieć ciut więcej. Warcaby, karty do gry, siekierę wziąłem, walizkę, latarkę, pistolet, kółeczkę. Radia nie ma, a to jest duży problem. Nie ma radia. No i ten poradnik mojego skauta rzeczywiście. Zastrzeliliśmy wejście do schronu w ostatniej sekundzie przed wybuchem o mały włos. Uda nam się, wszyscy żyjemy i jesteśmy razem. Póki w naszym schronie są pełne puszek, będziemy jeść z puszek, wody ledwo starczy dla wszystkich. No i nie ma niestety, tak jak było napisane, nic w schronie. Zobaczymy, jak to będzie szło. Jak duża będzie różnica tutaj między eventami. Czy ja będę mógł tutaj rzeczywiście zgarniać te zupy i wodę tak samo łatwo. Chociaż w ostatnio ja mam bardzo duże problemy ze zgarnieniem czegokolwiek. Siedzieliśmy sobie spokojnie, myśląc, że zapowiada się kolejny nudny dzień. Aż tu nagle stanęła przed nami Mary Jane. Powiedziała, że dziś są jej urodziny. Karty do gry, oczywiście, że tak, gramy sobie w karciocha. Gramy w Macao za pomocą kart kapitana bomby. Mary Jane uwielbia karty. No i elegancko, no i elegancko. Dzień trzeci, pragnienie im się zaczyna. Ja tutaj na razie czekam. Zdecydowaliśmy, że czas, by wykorzystać nasze naturalne talenty w wystroju wnętrz. Feng Shui w naszym bunkrze nie jest w tym momencie zbyt korzystne. Gdy przesuwaliśmy meble, niechcący odsłoniliśmy jakieś tajemnicze drzwi, co za nimi się znajduje. Ostatnio strzelałem i nic nam ciekawego nie wyszło. Rykoszet prawie mnie trafił, więc weźmy w tym momencie latarkę, może coś tam znajdziemy ciekawego? Mapa! Elegancko! Elegancio! Całe szczęście, że mieliśmy tę latarkę. Bez światła z pewnością przeoczylibyśmy 100 starych, zakurzonych map w kącie pokoju. Większość z nich to nudne rozkładówki parków narodowych, ale znaleźliśmy również plan naszego miasteczka. Ale dawno nie byłem w parku jakimś krajobrazowym, czy to coś w tym stylu. Jak byliśmy w podstawówce, pamiętam, że mega często się jeździło do tych wszystkich parków, oglądało żubry, a teraz się je tylko pije. To po prostu jaka klamra życia tutaj zamknięta. Oddychamy spokojnie, raz, dwa, trzy, już lepiej, bez paniki, bez paniki. Otwórzmy zaraz drzwi, bo inaczej wszyscy zginiemy. Otwórzcie drzwi. Nie rozumiem. Nie otwieram, jeszcze się rozchorujecie, o co chodzi? Pierwszy raz ten event. Ktoś mi z zewnątrz to krzyczy, czy wy to krzyczycie? Nie zrozumiałem go kompletnie.
Drzwi powinny być zatrzaśnięte i zamknięte na cztery spusty, więc całe szczęście, że nikt ich nie otworzył. Niektórzy z nas jednak nie są z tego powodu zbyt szczęśliwi. Coś się tutaj odwala, już jest czwarty dzień był event i już mi się nie podoba. Dzień piąty, u siódmego podobno emisja spada, więc siódmego dnia mogę już wysłać kogoś na wyprawę. Pamiętamy jezioro, nad które często robiliśmy wypady w ostatnich latach. No też bym zrobił rybki, połowił, ajajaj. Wchodziłem sobie ostatnio do piwnicy. Szukałem pilnika do metalu, bo musiałem dziurę poszerzyć w tym, w uchwycie na telewizor, nieważne. I widzę tam na półce siateczkę na ryby, wędeczkę moją i tak, kurde, nawet nie mam gdzie tego wykorzystać po prostu. Sami sobie poradzimy, umiemy o siebie zadbać. Jest ktoś z Łódzkiego, kto jeździ na rybki? Może chciałby mnie zabrać? Piszcie maile, piszcie maile. Może się z kimś z was wybiorę na rybeczki. Co to za dźwięk? Galopujący koń? A, to tych dwóch wariatów z tego. Jezu, czemu ja na to chcę mówić Macbeth? No nie przypomnę sobie, ale wiecie o co chodzi. Dobra, co tu mamy? Dziwacy dali nam dodatkowy spray na komary. Elegancko, mi by się przydało, chociaż tutaj w nocy ostatnio rzeczywiście ta... jak się to nazywa? Ale ja mam dzisiaj zaćmę w wełbie po prostu. Zaczekam jeszcze jeden dzień, ósmego wyruszę na ekspedycję. Jak się to nazywa? Siatka na... Takie sitko na... okno. Nie przypomnę sobie. Nieważne. Nie wiedzę to Bogu... Jak to się nazywa? Na zewnątrz idziemy, nie wolę. W tak małym bunkrze każdy nowy zapach wyczuwany jest momentalnie. Naszych czułych nosów nic nie ominie. Nie ma szczur jak zniszczyć radia, bo nie mam radia, więc dostaniemy najprawdopodobniej dodatkową puszkę zupy, więc elegancko. I węcik ten już znam, wiele razy go miałem. No i dokładnie, dodatkowa puszka zupy, bo to był szczur, co się dobijał do zupy. Odwodnienie u każdego 10 dnia daję wam surowce. No i co, Tedzio, idziesz na pierwszą ekspedycję, głowa rodziny tutaj. Wydaje mi się, że głowa rodziny powinna jako pierwsza iść na ekspedycję. Weź sobie walizkę, weź sobie warcaby? Siekiery? Nie będę ci dawał za dużo tych rzeczy. I nad głową Mary Jane to powinieneś mieć możliwość dostania apteczki chyba. Dobra, lecisz Tedzio, zobaczymy jak wyjdzie. Akurat event z kartami mieliśmy, już ich użyliśmy. Nie lubię zawsze sobie tak to dawkować, że jak miałem event na coś, to potem to biorę na wyprawę, bo... W głowie sobie wmawiam, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, że teraz na to event się trafi. Rząd jest jedną szansą na wyratowanie, ale ja nie mam radia, poza tym na rząd bym nie liczył. Dzisiaj czytałem wiadomości, że podwyżka na VAT 23% zostaje z nami na kolejny rok, tak więc... Ile już? 11? No na 23 to już 12 lat podwyżki na VAT. Super. Ekstra, bardzo się cieszę. Gdy staliśmy na progu schronu, podziwiając radioaktywny krajobraz nieopodal, użyliśmy młodą kobietę ubraną w moro. No to nasza tutaj łowczyni pająków. Nie mam niestety dla ciebie amunicji, a szkoda, bym sędzią dał, zaoszczędziłbym na tym zupy. Chociaż teraz mi potrzebna zdecydowanie bardziej jest woda. Żeby wodę zgarniać, zawsze używałem radia, bo radio mi tą wodę ogarniało, a teraz taki klopsik trochę. Radioaktywne mrówki i ja nigdy nie wiem, kogo powinienem wybrać. Wybrałem tym razem mamę i mi się wydawało, że zawsze wybór mamy jest ok, bo on nie choruje. A tu dupa. A tu muszę jednak Timiego chyba wybierać. Kurde, słabo. No nic, znowu zaczęliśmy po kolei wyliczać rzeczy, których nienawidzimy najbardziej na świecie. Nasz sąsiad, Dolores, lecisz do sąsiada. Albo Mary Jane, ty to jesteś taka niepostrzeżona, jakbyś ty przyszła do mojego schronu, to bym ci otworzył, bo myślałbym, że nic złego mi nie zrobisz. Harmonijkę dostaliśmy. Jakieś specjalnie przydatne to nie jest, ale niech sobie będzie. Drin, drin, telefon, no to w tym razem Dolores, proszę bardzo ten telefon odebrać, na pewno to będą ocalali z miasteczka Hill Valley, jak zawsze. Tak jest, ocalali z miasteczka Hill Valley. No i co, dzień 15, woda papu.
I wyczekujemy dalej powrotu. O, pana Teda, panie Tedzie, z czym pan wrócił? Wodę widzę, że zgarnąłeś. Zachorowałeś niestety. Co mnie trochę martwi. Dobra, coś wziął dokładnie. Karty straciłeś? Oż, czyż ty karty straciłeś. Walizkę wziąłeś. Plus 3 wody aż. Ej, to super. Ale nic poza tym. Ach, to mogło być lepiej trochę mimo wszystko. Dobra, dzień 16. Tobie dałbym papu. I lecimy dalej. Dolores chyba będziesz szła na kolejną wyprawę. Podczas wczorajszej gry w kalambury najwyżej straszliwy sekret. Mary Jane nie wie, jak się pisze konstantynopolitańczyka wianeczka. Dolores była sobie zawiedziona. Kogoś czeka edukacja domowa. Oczywiście, że tak. Chyba się zmęczy, jeżeli się nie mylę, Mary Jane. Ale chyba to jest event, który jej poprawia nastrój, bo to jest rozmowa z rodzicami, więc chyba jej to poprawia nastrój. Pragnienie ci się zaczyna, a to źle, dajmy ci już tutaj. I głód ci wchodzi, Boże, jak jesteś głodny strasznie. Dam ci jeszcze raz, żeby się wyrównać na 20 dzień razem z innymi. Przepraszam. Dolores, weźmiesz walizeczkę, weźmiesz warcaby, to jest moja jedyna gra. Nie, mamy jeszcze harmonikę, to weź te warcaby, zobaczymy z czym tam dasz radę wrócić. Piękny kapelusik masz. On powinien cię przed radiacją uchronić. W ogóle patrzcie na to. To są moje ulubione koszulki, nie? Ale hamuwa. Będzie widać na niej? Słabo. O, na tej widać. Ostatnio było takie słońce, jeden dzień suszyłem koszulki, nie? Patrzcie, nie wiem czy to będzie na kamerce widać. Jezu, patrzcie jak mi się pół koszulki po prostu wypaliło. Ta prawa strona dla wasza, to jest wypalona koszulka od słońca. Już tego się nie do wywalenia jest ta koszulka, chyba że będę chodził w takiej dwukolorowej, no. Jezu, ale moje ulubione koszulki. Wszystkie akurat robiłem pranie wszystkich ulubionych cichów i wszystkie wypalone po prostu, bo dwa dni leżały na balkonie i było takie słońce, no nawet nie wiedziałem, że aż tak może grzać. Ej, bardzo się zdenerwowałem. Czemu ty jesteś ciągle głodny? Ty dostajesz dwie porcje zupy, ty jesteś niepoważny. Tedo, no. Panie Tedzie. Ile można żreć? Chyba, że wy macie na to sposób, jeszcze nie wyrzuciłem tych koszulek, ale no... No to jest właśnie, to jest radiacja, to są fale, to słońce. To się dzieje z waszą skórą, jak nie będziecie mieli filtra na wakacjach. Dobra, lecimy dalej. Dzień 19, jutro dajemy wam obie rzeczy. Powietrze w tym schronie prawie nie nadaje się do oddychania, no to tutaj musimy psikać za pomocą tego na owady, wtedy będzie można tu bez problemu oddychać, ale no niestety jeszcze nikt z was nie wyzdrowiał. Event z lekarzami mógłby się trafić. Zmutowane gryzonie atakują nasze zapasy. No to pistoletem je. Pewnie eksploduje, ale wolę mieć siekierę, bo siekiera przyda mi się na event, żeby się ogolić. No nigdy jeszcze nie miałem możliwości użycia tego eventu. Bo nigdy nie miałem siekiery akurat wtedy. Już myślałem, że ty znowu będziesz głodny, to bym ci strzelił w łeb po prostu. No cóż, lecimy dalej, czekamy może. Dolores by wróciła z radiem, to by było spoko. I o, to jedną ciekawą informację dostałem od was w komentarzach. Mówiłem, że mam problem z bandytami. I dostałem komentarz taki, że muszę czekać między ekspedycjami parę dni. I dzięki temu bandyci się nie połapią i nie będą mnie śledzić i nigdy do mnie nie dotrą. Prawda to jest? Zobaczę, czy ktoś mnie będzie śledził, jak już wrócę za pomocą Dolores. Jeżeli nie, zaczekam parę dni i rzeczywiście wyślę po jakichś 3 dniach dopiero kolejną wyprawę. Wszyscy są chorzy, to jest niedobre, ale super tutaj sobie dałaś radę, Dolores. Radio żeś wzięła, apteczkę żeś wzięła, ty jesteś koksuwa. Plus 2 wody, plus 2 zupy, plus apteczka, plus radio, plus 3 zupy i minus walizka. Jaka ty jesteś potężna, Dolores. Dzień 23, już czujecie pragnienie. Ten już głód czuje. Dam wam zupę. Wszystkim dam wszystkie zapasy 25 dnia. I nie robię kolejnej wyprawy, nikt się nawet nie nadaje. O, i czy ktoś mnie śledził? Nic nie widzę napisanego, żeby ktoś nas śledził.
Wydaje mi się, że nikt mnie nie śledził. Nie widzę tutaj żadnej informacji, że ktoś nas śledził tutaj do schronu. Więc super. Ekspedycji nie ogarniamy. Moglibyśmy przyjąć, że tej spory kawał kałuży wcześniej tam nie było, a tutaj kolejna. Szlak by to trafił. Zalewa nas. No to radio. Oczywiście, że radio zostawiamy. Jak będzie handlarz, to radio mogę oddać za aż 4 butelki wody. A zupy mam na naprawdę mega długo. No nic, niestety mapa się rozwaliła. Czekamy dalej, dzień 24, nikomu nic nie dajemy, macie pierwsze objawy odwodnienia, ale no to jutro dam wam tę wodę. Pewien młodzieniec zawitał dziś do naszego schronu, opowiedział nam o swojej odważnej siostrze bliźniaczce. No to Mary Jane, lecisz oczywiście, misja ratunkowa to zawsze chyba idzie dobrze. Nigdy mi ten event nie poszedł źle. I wróciła nam Mary Jane i najprawdopodobniej misja się udała. Tak jest, to ich ojciec. Uratowaliśmy ojca tego rodzeństwa chyba najwyraźniej. Dzień 25, dajemy wam wszystkie zapasy. No i znowu czekamy na ekspedycję. Domokrążca z worem. Mam całkiem sporo zupy. Mógłbym oddać tę jedną zupę za tego kota. Chociaż jakiś strasznie też... Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Pisaliście mi, że... Kot to jest super event, a ostatnio jak kota wziąłem na odcinku, to mi pisaliście, kot to jest zły event, Ryfek. Nie bierz nigdy kota, bo to zły event jest. Ty jesteś głodna jeszcze, już ty. No dam ci, żebyś była na równi z innymi. Ten nie jest w najlepszej formie, a możemy zaryzykować, no ja bym wolał nie ryzykować. Słuchamy rządu, to jest pierwsza informacja od rządu w ogóle, dopiero, więc mega słabo. I ja teraz naprawdę czekam na tych lekarzy, bo... To jest moja chyba jedyna szansa, żeby wyleczyć tak dużą ilość rodziny. Dobra, dzień 27, czekamy dalej. Cici ostatnio zwyczajnie roznosi, stęskniły się chyba za świeżym powietrzem. Pobawcie się tu w berka, nie, bo coś rozwalicie. Jeszcze radio rozwalicie, najwyżej oszalejecie. Nie było dużo złych eventów, więc wątpię, żeby mi tutaj oszaleli. No, nic się nie stało. No i lecimy dalej, dzień 28, pragnienie wam powoli wchodzi, co jest normalne, i głód, dobra, lecimy dalej, 28 dzień. Słuchamy radia. Dobra, nie rozwaliło się radio, jak byłby dźwięk rozwalanego radia, to już bym się zdenerwował trochę. Posłuchać speakera o bardzo ożywionym głosie. Wydawał się być dobrze poinformowany. Dał nam również kilka wskazówek, które mogą być użyteczne w czasie naszej kolejnej ekspedycji. O! No to elegancio. Dzień 29. Ted, ty jesteś zmęczony? Nie jesteś zmęczony. Dobra, ja nie będę dłużej czekał. Daję dzisiaj apteczkę Tedowi. Przygotowuję ekspedycję na jutro. Jutro Ted idzie na ekspedycję. Jak ja mam jeszcze informacje odnośnie lepszej ekspedycji. Dobra, chyba znowu się radio nie rozwaliło. Ale eventów z radiem nawala teraz. Nieważne. Dobra, Tedio jest zdrowy. Wszystkim tutaj dajemy wszystko dnia 30. Ted, z czym ty idziesz na ekspedycję? Z latarką. Z latarką, po prostu z latarką. Dzień 30, zobaczymy, czy ktoś nas będzie śledził. Wróć proszę cię z czymś dobrym. Może teraz. Chociaż nie, to nie ma za bardzo sensu. Myślałem, że wysyłanie ludzi na ekspedycję sprawi, że będę mniej tracił zapasów na nich, ale jak oni wracają, to i tak, żeby ich dorównać do takiego poziomu jak inni, to i tak wydaje te zapasy, więc bez sensu. Dobra, dzień 31, choroba cały czas, no niestety. Próbując pogłaskać tego małego szatana, znaleźliśmy kawałek papieru z jakimś adresem. Idziemy tam, oczywiście, wizyta i to ci. Tajni agenci, oni też mnie mogą tutaj uratować, jeżeli dobrze kojarzę. Dosyć trudny jest to event rzeczywiście do ogarnięcia, ale jest możliwy do zrobienia. Dobra, 32 dzień, czekamy sobie dalej. Miejmy nadzieję, że Tedio wróci z dużą ilością wody, bo zupy naprawdę mamy jeszcze na wiele, wiele dni. 5,5 puszek zupy, jak ja co 5 dni przypuśćmy ich karmię, to mamy zupa na całego, na całe karmienie idzie 25 dni, jeszcze zupy mamy w tym momencie. Dobra,
Kolejny dzionek, 33 dzień, powoli mi wchodzi pragnienie, wszystko się tutaj jak na razie zgadza. Opróżniając dziś nasze wiadro, przed drzwiami na jednym ze zrujnowanych ścian naszego domu zauważyliśmy krzywo narysowaną mapę naszej okolicy. Mapa zakończona czerwonym X-em. Kto pójdzie sprawdzić to miejsce? No ja bym powiedział, że Mary Jane, bo ty jesteś jedyna niechora. Nie chciałbym tutaj ryzykować wysyłania kogoś chorego, no, do tej miejscówy. Chyba z niczym nie wróciłaś. A, broń dodatkowa, elegancko, dobrze, dobrze, dobrze. Dzień 34, odwodnienie, wszystko się zgadza. Znany już brat i siostra pojawili się dzisiaj w naszym schronie, prosząc o przysługę. No ja nie mam apteczki nawet, jakbym miał, to chyba bym wam nie oddał. W tym momencie jest naprawdę słabo. Postęp w osiągnięciu, uczciwa wymiana. No jak ja nie mam przecież apteczki, nie dałem im. No i znowu żeś się rozchorował. Boże, tu się nie da nie rozchorować. Kot wrócił do naszego bunkra nad ranem. Nie jesteśmy pewni jak ani dlaczego do nas wrócił. Być może docenia naszą opiekuńczość, nasze złote serca, optymizm, a może po prostu nasze puszki z zupą. Dobra, wrócił z latarką, wrócił z radiem. Ostatnia ekspedycja nosiła nam pomysł, może moglibyśmy po prostu wyjechać z tego pustkowia. Jasne, większość dostępnych pojazdów to zwęglone wraki, ale jeśli znaleźlibyśmy jakieś solidne nadwozie, podwozie i inne części, może zmajsterkujemy własny wehikuł. I co, teraz na nowo będę mógł majsterkować? A to spoko by było nawet, to mi się podobało. Dobra, dzień 35, wszystko wam dajemy. Ale żadnych surowców, że się nie zgarnął, tylko radio? No Tedo, Tedo. Nie najlepiej. Nie najlepiej. I co, ktoś nas śledził? Nie ma żadnej informacji, że ktoś nas śledził. Dobra, zaczekajmy znowu parę dni w takim wypadku. Ciekawość to pierwszy stawień do piekła. Szarikow przekonał się o tym, gdy zaczął bawić się w zwisających z sufitu kablem. Dobra, to tam idziemy, bo tam są ci, którzy nas podsłuchują, jeżeli dobrze kojarzę. I to są właśnie ci agenci, z którymi ja będę mógł rozmawiać potem. Przepraszam. Tak, są ludzie, którzy nas podsłuchiwali. Kolejny dzień, 36, czekamy sobie. Chyba 40 dnia bym wysłał kogoś znowu na wyprawę. Kolejna transmisja od wojska. Machamy latareczkami, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dzień 37. Jak na razie nie czuję jakiejś dużej różnicy między tą carbombą, a powiem wam, że tym zwykłym graniem. Chciałbym mega uciec z wojskiem, ale wydaje mi się, że to będzie mega trudne. Timmy ma już wycieńczenie od tej choroby. I on mi chyba zaraz albo umrze, albo no nie wiem, co się z nim stanie, ale... Nie wygląda to dobrze. Wysłuchajmy tych podejrzanych osobników, oczywiście, że tak. Kolejny dzionek. To byli prawdziwi tajni agenci rządowi. Bla, bla, bla. A ciekawe czy, po co się z nimi w ogóle uciekać? Bo ostatnio z nimi uciekłem i było wygrana. Chyba. Takie. Sama gra nie była pewna. Kurde, ten Timmy z wycieńczeniem. Jak ich tutaj wyleczyć? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Teddy i Mary Jane nie mogą ostatnio dojść do porozumienia. Nie, no to tutaj nikogo nie wybieram. Zawsze jak wybieram w kłótni między jednym a drugim, to coś złego się dzieje. Kolejny dzionek. Dzień 39. Dobra, jutro wysyłamy Mary Jane na ekspedycję. Na zewnątrz panuje niepokojąca cisza. Może jest bezpiecznie, może nie. Dni wypełnia nam bezsensowne siedzenie w schronie. A zapasów i nadziei mamy jak na lekarstwo. Gdybyśmy mogli tylko na coś na to poradzić. Na przykład włamać się do schronu naszej sąsiadki. Tak mi się wydaje, że możemy to zrobić. Oszaleją mi? Oby nie. Oby Mary Jane mi nie oszalała. Nikt nie oszalał, a my zgarnęliśmy bardzo dużo zupy z tego, co widzę. Wody za dużo nie mam. Plus 4 zupy. Ja bym wysłał Mary Jane w tym momencie na ekspedycję z radiem, aby mogła zgarnąć dodatkową wodę. No i lecisz, no i lecisz. A wam to chyba bym rzeczywiście... Dobra, zaczekam. Jeżeli Mary Jane wróci z dużą ilością wody, dam im dodatkową porcję wody. No i Timmy nam poszedł, bo już umierał. Timmy był bardzo chory, nie umieliśmy mu pomóc. Wczoraj w nocy wymknął się i nie wrócił. Chyba zdał sobie sprawę z tego, jacy nieodpowiedzialni z nas rodzice. Kurde, no z tą chorobą. Właśnie przygotowaliśmy się do spania, gdy ruszyliśmy pukanie do drzwi.
Otwórz, że tak jesteśmy chorzy, może ktoś dobry to będzie. Zobaczymy. Ran chyba żadnych nikt nie ma. Miły, ale tajemniczy człowiek w dziwnym kombinezonie podarował nam kilka puszek zupy. Elegancko. Otwarcie włazu było dość ryzykowne, wygląda na to, że nabawiliśmy się przez to jakiejś paskudnej choroby. I tak już byliście chorzy, więc no mówię, bez różnicy. Zupy to ja mam od groma, ja bym chciał tutaj jakiegoś handlarza. O! O nie, nie. A już myślałem, że bandyci nie mogą przejść, ale to chyba nie jest ten event z bandytami co zawsze. Bo tam mogłem się bronić za pomocą harmonijki, tutaj nie. A to jakby jakiś kompletnie inny losowy item chyba. No dobra, udało nam się ich odstraszyć za pomocą karabinu, elegancko. I mówię, mega liczę, że Mary Jane wróci z dużą ilością wody. Weźmy głęboki oddech, prawdopodobnie powinniśmy się uspokoić, zanim zaczniemy demolować własnych schron. Może spróbujmy zacząć się czymś odprężającym. Zagrajmy w warcaby, oczywiście, że tak, po to sobie te warcaby zostawiłem, żeby w nie grać, dzień 44. Nie idzie źle, powiem, że jak na pierwszą grę na Carbombie tyle dni wytrwać, to ja jestem zadowolony. Dobra, dzień 44, czekamy dalej. Gromada lekarzy, tak jest! Tak jest! Miejcie tę wodę i pijcie z niej wszyscy, po prostu, no. No to teraz Mary Jane, żeby wróciła z wodą tylko i wyłącznie do picia dla nas, rzeczywiście. Chciałem dawać im więcej wody, żeby może wyleczyli się. Nikt nie zjadł zupy, nie wolno nikogo nigdy oskarżać w tym evencie. Mary Jane? Wiem, że radia nie mam, ale Mary Jane! 6 butelek zupy, 12 puszek! Tutaj, co jest? Dobrze jest. Mary Jane wróciła. 2 puszki zupy dodatkowe. Plus 2 wody, plus karty do gry. Plus 3 wody, minus radio. Wydaje się, że ktoś za nami podążał. To już chyba koniec mojej tutaj zabawy. Głód, głód. Czemu wy tyle głodu czujecie? Dobra, dam wam wszystkim zupę. Na zewnątrz panuje niepokojąca cisza. Nie będę nikogo dzisiaj wysyłał. Otwierać w imię wolności. Nie jesteśmy pewni, kto podaje się za rzecznika prasowego wolności, ale z odgłosów wynikało, że jest jej chyba cała grupa. Być może uzbrojona. Ktoś, kto przedstawia się w taki sposób, zapewne nie miał było oporów, by zamordować kogoś w imię wolności. I to był dobry event ostatnio, jakim otworzyłem. Miejmy nadzieję, że mnie nie okradną. Jeszcze mi wody dali, ale eleganccy ludzie. Gdy tylko ujrzeliśmy stojących na zewnątrz ludzi, od razu pożałowaliśmy naszej decyzji o otwarciu drzwi. Grupa nastolatków z ponurymi twarzami, karabinami i spojrzeniami pełnymi determinacji. Już po nas pomyśleliśmy. A, proszę bardzo, czy trzymamy z czerwonymi? Nigdy nie kibicowaliśmy Red Sox, więc odpowiedzieliśmy, że z całą pewnością nie. Dokładnie tak. Bi bolszewika. Dobra, co tu mamy? Czyli Timiego, no to pozbyliśmy się tutaj. Pustkowie to wielka niewiadoma. Nadal nikogo nie wysyłam na ekspedycję, bo nie trzeba. Kurde, event z zdjęciem wujka Briana. Nie fajnie, bo ktoś może mi tutaj oszaleć zaraz. Dzięki Bogu nikt nie oszalał. Ja nie wysyłam ich w ogóle na ekspedycję, tu ja mam zapasów na lata. 8 butelek wody. Liczmy dla łatwo, dla 10, bo ich jest mniej o jedną osobę. 10 co 50 dni wody. Nie wysyłam nikogo na ekspedycję. Czekam tylko teraz na lekarza, aż mnie wyleczą. Z tego po prostu tego, z tej choroby. Dobra. Odwodnienie masz już tutaj, Mary Jane. O nie, no to z tobą nie mogę ryzykować. Trzeba ci dać wodę. Przy użyciu super nowoczesnego ustrojstwa złożonego z papierowych kubeczków kilku metrów sznurka odbyliśmy poufną rozmowę ze znanymi nam już agentami rządowymi. Szczerze, nie chcę z nimi uciekać. Hatfu na nich. Nie uciekam z tymi agentami rządowymi, oni są słabi. Ja nie chcę do jakiegoś bieda bunkru iść, ja tutaj idę do ekskluzywnego bunkra dla VIP-ów. Dobra, lecimy dalej, dzień 49. Odwodnienie wam już weszło, no to jutro dajemy wam zapasy. Na zewnątrz niepokojąca cisza, czekam dalej. Mary Jane próbowała wykraść się ze schronu, nie będziesz mogła rozmawiać z tym ziomeczkiem, bo... Nawet nie pamiętam dlaczego, ale to był zły event, jestem w 100% pewny. Dobra. Zupa, woda.
i lecimy. Nie jesteśmy pewni, jak wygląda sytuacja na powierzchni. Ekspedycja jest ryzykowna, ale na pewno przydałyby nam się zapasy. Nie, jest 50 dzień, a jest choć jeszcze bandytów, to rzeczywiście coś jest nie tak. W czasie naszej ostatniej eskapady na powierzchnię spostrzegliśmy po drodze stojący sobie spokojnie opuszczony czołg. Wygląda na uszkodzony, może w środku uda znaleźć się coś użytecznego. Oczywiście, że tak. Idziesz tutaj, Dolores. Oby nie było, że nie wrócisz, bo jesteś chora. Maska przeciwgazowa. Elegancko. Nie wiem, czy będzie mi potrzebna, ale najwyżej na kolejną ekspedycję kogoś wyślę. Jak już lekarze mnie wyleczą, oby mnie wyleczyli, bo... No, coś jest nie tak. Głód, że wam wchodzi, to jest dziwne. Aż nie powinien wchodzić, dopiero co dostaliście papu. Ale dam wam jeszcze po zupie. Czekamy dalej. Porozmawiajmy z Mary Jane. Oczywiście, że tak, bo mi już na pewno oszaleje. Tyle tutaj złych eventów dla psychiki było, że to jest masakra. Nagrywa się to? Nagrywa, bardzo dobrze. Nie no, pół godzinki, a ja taki schron mam, że... Naprawdę nieźle. Dobra, nie jesteście już ani głodni, ani spragnieni. Na zewnątrz niepokojąca cisza, czekam dalej. Szarikow jest już stałym rezydentem schronu, więc w najlepszym interesie leży utrzymanie z nim dobrych kontaktów. Moglibyśmy go pogłaskać i ponosić na rękach. Wszystkie koty za tym przepadają, tak nam się wydaje. W przyszłym razie to może być ostatnia zła decyzja w naszym życiu. Spróbujemy pobawić się z kotem? Spróbujemy pobawić się z kotem, czemu nie? Chyba nas nie podrapie z ranami, nie? Oby. Chyba nic złego się nie stało. O! Nim Szarikow umknął w popłochu, zdołaliśmy podrapać go po głowie przez kilka sekund. Wszystkim nam zrobiło się miło i przyjemnie. Zwierzęta to nasi najlepsi przyjaciele, a towarzystwo nawet tak nieznośnego kota sprawia, że czujemy się lepiej. Nie był to najlepszy pomysł, na który kiedykolwiek wpadliśmy, ale przynajmniej nie skończyło się katastrofą. Ganiając za kotem, natknęliśmy się na zapomnianą puszkę zupy. No to super był to pomysł, co wy gadacie w ogóle? Ekstra poszło. Agenci wpadli w odwiedziny. Nie, nie wysyłamy nikogo na zewnątrz. Hatfu na was, agenci rządowi. Ja jestem tutaj świetnie uzbrojony w tym momencie, więc się nie boję niczego. Szpiedzy wyglądali na lekko obrażonych, ale jesteśmy pewni, że za parę dni wrócą, by męczyć nas dalej. A ciekawe, co jak będę ich cały czas odmawiał, czy tak do mnie cały czas będą chodzić. No to proszę, proszę, chodź tu z nami do naszego schronu. Jak na odizolowany od świata podziemny schron przeciwatomowy panuje tu zaskakujący brak spokoju. Nie mogliśmy nawet porządnie wyspać się z powodu jakichś dziwnych odgłosów. Zdaje się dochodzić z dołu. To tam krokodyl może być, to lepiej użyć tutaj siekierę. Pewnie tę siekierę stracę. Nie, nie straciłem siekiery, zobaczymy co to było. Mapę dostałem! O, elegancko! I dzień 55, dajemy wam wszystko, pustkowie to dla nas nadal nie wiadoma. Kurde, chyba bym kogoś wysłał na ekspedycję, to Mary Jane nie powinna. Nie chcę wysłać kogoś, kto jest chory, więc nie, póki nie mogę Mary Jane wysłać, nikogo nie wysyłam, bo oni są chorzy i bardzo chciałbym, żeby ich ci lekarze uleczyli. Szczególnie, że Dolores jest tak długo chora, że ona zaraz już nie będzie miała choroby, tylko wycieńczenie, czy jak tam się nazywa. Za mapą ukryty jest safe. Otwórzmy ten safe, no zobaczymy co tam będzie. Jak własną kieszeń, zwiedź każdy zakątek schronu. O, 12,7% graczy zrobiło to osiągnięcie. Poradnik młodego skauta, elegancko. Kolejny dzień. Jak to leciało w tym? Kolejny dzień. Już nie pamiętam. Idealny dzień, żeby zacząć zmianę w swoim życiu. Straszna tutaj nuda, jesteśmy tak zdesperowani, że rozważamy harmonikowy koncert w schronie. Nadaje się najlepiej, by zagrać pierwsze skrzypce. A wydaje mi się, że Mary Jane, co gra na tym fatalnie, to nie nadaje się zbyt bardzo. Ja bym Tedowi dał zagrać tutaj na harmonijce. Wydaje mi się, że Tedzio najlepiej może zagrać. Nie rozwalił harmoniki, nie wiem jakby mógł, ale dobrze. Nieźle, Ted zawsze miał wyczucie rytmu, ale nigdy byśmy nie pomyśleli, że z jego ust może wyjść coś godnego uwagi i wartego posłuchania. No na pewno to musiała powiedzieć jego żona. Dobrze się bawiliśmy, no i super, z psychiką dobrze, z zapasami dobrze, nie widzę sensu wysyłania kogoś na ekspedycję na razie. Kończyliśmy właśnie obiad, ile można tak to nazwać, i usłyszeliśmy pukanie do drzwi. Amunicji gościu szuka, nie daję ci warcabów, bo mnie okradniesz jeszcze ze zdenerwowania, jak ci dam warcaby zamiast pocisków. Oj, no i czekam na tych lekarzy, no. Ale się nie mogę tych lekarzy doczekać, oni cały czas są chorzy.
Finalny termin wykonania naszej ostatniej tajnej misji dla agentów. Jeśli zależy nam na udanej kooperacji z agentami tak prestiżowymi, że nie zdejmują okularów przeciwsłonecznych nawet w podziemnym schronie. Zróbmy co mówią, wyślemy kogoś na rekonesans czy nie? Nie! A ciekawe, bo jeszcze nigdy im tak nie odmawiałem. Czy coś jakoś inaczej będzie to działało? Nie gadajcie, że wyzdrowiliście! Czy tu... ale? Nie było żadnego eventu. No? Ale jaja! I to bez żadnego eventu wyzdrowiliście oboje! Ale wy jesteście cudowni! Nikogo nie wysyłamy! A tu jest, dobra, okej. Okay. Na sam koniec jest informacja, że lekarze przyszli. Super! Lekarze górą! Podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek. Dobra. Dzień 60, zapasy wam dajemy. No bez kitu, nie chcę nikogo wysłać na ekspedycję, mam jeszcze tyle zapasów. Tej wody więcej by się przydało jedynie. Ale jeszcze mam, jeszcze mam. Mary Jane mu nadepnęła na twarz. Ted będzie zmęczony albo Mary Jane będzie zmęczona. Byleby nie mieli ran jakichś. Nie, no sobie żarty robicie. Ted ma obrażenia? No Ted mi umiera już. Dostałem zupę dodatkową. Ale Ted umiera. Nie jestem w stanie go wyleczyć. Tu była apteczka ostatnio, nie? Pójdziesz do Lores tam, z maską przeciwgazową. Byliśmy właśnie w trakcie spotkania naszego klubu książkowego, gdzie mieliśmy wspólnie omawiać jedyną książkę, którą wszyscy przeczytaliśmy, książkę telefoniczną. Okazało się, że grupa tułaczy, którym tak samo jak nam udało się jakoś przeżyć wybuch, im dopisało jednak mniej szczęścia niż nam, przybyli z prośbą o jakiekolwiek wsparcie. Zupę wam dam, bo zupy to ja mam na pęczki po prostu. Zupy mam pełno. Dobra, Dolores. Musisz iść znaleźć apteczkę, bo twój mąż długo nie wytrzyma tutaj. Weźmy sobie maskę przeciwgazową, żeby się tutaj nie rozchorować, miejmy nadzieję. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Dzień 63, a nadal nie miałem ataku na bunkier. Mówię, ten jeden atak to był jakiś zupełnie inny event. To nie była ta grupa bandytów co zawsze. Jestem mega ciekawy jak to będzie działać. Głód ci wszedł, co jest trochę dziwne, ale dobra. Czasami nachodzi nas ochota, by na czymś pograć, by tworzyć muzykę, dzielić się z nią całym światem. To co, pogramy? Pograjmy! Oczywiście, że tak. No chyba powinno to im poprawić nastrój, jeżeli się nie mylę. Bo w tym momencie ze wszystkim jest okej. I karaluchy przybyły! A to dobre karaluchy są chyba. Zaczęły poruszać się w rytm piosenki. Nie, no to elegancko te karaluchy. Dobra, odwodnienie wam weszło, jutro dajemy papu. Te odjechane karaluchy zostały z nami, szczerze mówiąc nie naprzykrzają nam się za bardzo, są ciekawskie i dość przyjazne. Dziś rano powitały nas stojąc w równym, pięknym rządku. Grajmy im oczywiście tutaj piękne rytmy. Disco karaluch, tań żółto dziobie, dostałem achievement. A czemu wcześniej tego nie dostałem? Może dlatego, że to było na challenge'u chyba. Plus jedna woda, plus jedna zupa, no i super karaluszki, elegancko. Dobra, dzień 65, macie zapasy. Szarikow nie chce zostawić naszych warsabów w spokoju. Jego ulubiony sposób na nudę to spychanie pojedynczych pionów ze stołu i utrzymywanie ciągłego kontaktu wzrokowego z siedzącą najbliżej osobą. Od nieustającego stukania pionów o cement można zwariować. Czy pozwolić kotu wciąż bawić się warsabami? Tak, pozwólmy mu się bawić, no chyba od tego nie zwariujecie, bez przesady, no. To jest tylko kotek. No i stoi na warsabach, dobrze, dobrze. Szarikow natychmiast nudził się swoją zabawą, gdy zaczęliśmy go ignorować. Usiadł zobojętniały na planszy i siedział tam przez całe popołudnie, pozbawiając nas jakiejkolwiek rozrywki. Co za egoista, dobrze tym razem niczego nie zepsuł. Dobra, agonię już ma Ted, czyli chyba jeszcze z dwa dni wytrzyma. O nie, jeszcze zachorujecie, bo nie mam żadnego tutaj, akurat nie mam maski przeciwgazowej. No nie, cały schron nam zachoruje, bo się nie umyli. Ajajaj. Oj Dolores, obyś szybko tu wróciła, kochana. Ten obóz bandytów nieopodal jest źródłem samych problemów. Nie dość, że uzbrojeni okrutni ci barbarzyńcy są również obrzydliwi i w dodatku nie przestrzegają ciszy nocnej. Mogę ich rozwalić siekierą? Nie miałem nigdy tego eventu.
Siekierę straciłem. Odważnie wtargnęliśmy do obozu, wykrzykując przekleństwa i groźby. Niestety nie było tam nikogo, kto mógłby docenić naszą brawurę, gdyż bandyci dokąd się wyprawili. Obóz stał otworem. No okej, okay, obóz stał otworem, więc dlaczego straciłem tę siekierę, a zyskałem jakieś nałwady, ale syf. Dobra. Czekamy dalej. Jakiś obłęd. Znajdujemy pająki w każdym kącie naszego bunkra. ZW, muszę sprawdzić, jak zrobić z Mary Jane mutantkę. Jestem. I dobrze mówiliście, że albo Boy Scout, albo nic. Ja nic nie zrobię z tymi pająkami. Zobaczymy, czy ugryzą Mary Jane. Chwila prawdy. Czy mamy Ale gówno. No tego się nie spodziewałem nigdy. No nie gadajcie. Mogłem zostawić Teda na pastwę losu i Dolores samą tutaj zostać. I byśmy jeszcze grali z Mary Jane. Na dodatek nie zmutowała, to już w ogóle syf. Bo Sharikov załatwił nękające nas pająki, naprawdę. Ale głupota. Kurde, to jest takie śmieszne podejście, bo w 60 dzień miałem tak dużo zupy i wody, że to jest po prostu masakra. A kompletnie na nic mi się to nie przydało, nie? Jest jedna zupa, wypita woda, a jeszcze miałem drugie tyle tego wszystkiego, ciekawie. Szkoda, szkoda, te choroby i rany mnie wymęczyły. Apteczka to jest jeden z najważniejszych w ogóle przedmiotów chyba w grze. Szkoda, że akurat ten event na obrażenia u Teda się trafił chyba z dzień czy dwa po tym, jak nas odwiedzili lekarze, bo by jeszcze te rany mu odnowili. No ale nic, mówi się, trudno. No dlatego, żeby tego eventu nie było, to też musiałem apteczki użyć, ale głupi jest ten event, strasznie. Dobra, kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i miejmy nadzieję, że zmutowaną Mary Jane jeszcze kiedyś zobaczymy. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku już pojutrze. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!